Jednak przychodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy widzisz, że już nie jesteś panem swojego życia, że rzeczy zaczynają kontrolować ciebie. Bardzo się starasz, budzisz się rano i mówisz, od dzisiaj jestem innym człowiekiem, już nie będę robił tych wszystkich zwariowanych rzeczy. I starasz się do momentu, dopóki ktoś nie przyjdzie i nie powie, hej stary, wyskoczysz z nami dzisiaj do knajpy? I te wszystkie twoje dobre postanowienia po prostu rzucasz, zostawiasz je. I znowu czujesz z jednej strony, że robisz źle, ale z drugiej strony jest jakaś siła, która popycha cię do tego, żebyś robił źle. I idąc, wiesz, że będzie znowu zabawa, że będą rzeczy, za które rano się będziesz wstydził, ale robisz to, bo nie masz siły, aby coś się zmieniło. Mieliśmy taką fajną paczkę przyjaciół, którzy mieli wspólną pasję, którą już wtedy była muzyka. To były czasy głębokiej komuny, więc dostęp do muzyki był bardzo ograniczony, ale gdzieś już nawet jako 11-letni, 12-letni chłopak bardzo mocno interesowałem się muzyką. I tak ta pasja muzyczna rozwijała. I gdy miałem 15 lat, pomyślałem sobie, dlaczego mam tylko słuchać muzyki? Przecież mógłbym też muzykę grać. Więc zobaczyłem w klasie kilku ciekawych chłopaków, którzy coś z muzyką mieli wspólnego. Niektórzy zaczynali grać, inni może nie, ale bardzo chcieli nauczyć się grać na instrumentach i założyliśmy swój pierwszy zespół. Włączaliśmy jakieś stare magnetofony, widzieliśmy, że jakiś kaseciak, jak się go, do niego się gitarę przypnie, to miał taki naturalny przester, więc była mega jazda, w domu graliśmy, autentycznie na jakichś pudełkach perkusista grał. Kolega zaproponował mi, abyśmy pojechali do Jarocina. Tak naprawdę było to jedyne miejsce wolności w tamtym czasie. Naprawdę można było tam grać, śpiewać o wszystkim. I spędziliśmy tam chyba tydzień i pamiętam, wtedy było bardzo dużo punkowych zespołów, bardzo dobrych zespołów, które miały całkiem przyzwoity warsztat i śpiewało o rzeczach ważnych także dla mnie. I tam gdzieś obudziło się we mnie takie pragnienie zmiany świata. Pomyślałem sobie, przecież mogę zmieniać świat przez muzykę, przez to, co śpiewam. Bo tak naprawdę nie interesowały mnie sprawy związane z karierą, z jakimiś wielkimi osiągnięciami muzycznymi, związanymi z popularnością, zarabianiem pieniędzy. Nagle obudziła się jakaś potrzeba zmiany świata. Ludzie na moich koncertach są inni, oni zaczynają im o coś chodzić. I tak rzeczy się działy. Takie miałem głębokie jakieś przeświadczenie, że to, co robię, jest wyjątkowe. Że ludzie naprawdę doświadczają jakiegoś olśnienia, jakiegoś objawienia i nagle są inni. Ciekawe jest to, że pomimo, że miałem poczucie, że robię coś fajnego, to z drugiej strony narastało we mnie takie poczucie niekompletności. Jakiegoś brakującego elementu, którego nie mogłem znaleźć w muzyce i w przekazywanych treściach, które śpiewałem. Pewnego roku podczas festiwalu dobrze nam poszło. Wtedy byliśmy jednym z trójki laureatów obok zespołu Kloster Keller i Proletariat. Opozycja była trzecim laureatem festiwalu i tak się zaczęło. Zaczęliśmy być już zapraszani na większe imprezy jako goście, jako takie mini gwiazdeczki. Całkiem dobrze szło, aż przed moment, w którym stwierdziliśmy, następnym etapem będzie nagranie płyty. Coraz więcej czułem, że we mnie narasta takie rozczarowanie życiem, że robię fajne rzeczy, a jednak nie czuję się kompletny, nie czuję się pełny w tym wszystkim. Było to tak bolesne, że zacząłem w pewnym momencie zupełnie odpływać. Już idee nie były tak ważne, a coraz bardziej ważny był taki rock'n'rollowy styl życia. Wszystkie używki, alkohol, narkotyki, towarzystwo kobiet, to wszystko wypierało tą wcześniejszą ideę, dzięki której miałem zmieniać świat. Już nie byłem tak bardzo zainteresowany zmianą rzeczywistości, a coraz bardziej byłem zainteresowany, aby dobrze się bawić. W tak zwanym międzyczasie mój brat
stał się chrześcijaninem i zaczął dużo mi opowiadać o Bogu. Natomiast dla środowiska rock'n'rollowego w tamtym czasie Bóg, rzeczy związane z Chrystusem były raczej obiektem drwin i szydzenia niż czymś ważnym, za czym można byłoby pójść. Do tego stopnia sprawy wymknęły się spod kontroli, że zacząłem zauważać, że już nie kontroluję swojego życia, ale to te wszystkie uciechy, używki, które na początku były takie fajne, zaczynały coraz bardziej kontrolować mnie. I zacząłem zauważać w sobie, że jest jakaś siła we mnie, coś, co mnie kontroluje, a nie ja kontroluję swoje własne życie. I taka spirala postanowień i powrotów do złych rzeczy, coraz bardziej mnie przygniatała. Ale wiedziałem z relacji mojego brata, że są ludzie, którzy mieli podobne sytuacje. Ich życie kompletnie się zmieniło. I pomyślałem sobie, jeśli on miał o wiele bardziej zagmatwane życie i Bóg mu pomógł, to dlaczego z tego nie skorzystać? I pamiętam, zaproszono mnie na spotkanie do kościoła, gdzie chodził mój brat. Boża obecność była tak wielka. Zobaczyłem ludzi, którzy dla mnie byli ludźmi z innej planety, zupełnie inni. Świat, który tam był światem, o którym dowiedziałem się, że istnieje i za którym tęsknię. Kiedy wszedłem na to spotkanie, wiedziałem jedno, że ci ludzie mają coś innego i pomyślałem sobie, ja tego chcę. Wiedziałem jednak jedno, że przychodzi taki moment, kiedy muszę na maksa pójść za Bogiem. Nie mogę żyć po staremu, trochę Boga, trochę rock'n'rolla. To była bardzo ważna dla mnie decyzja. Decyzja o tyle trudna była, że w tym czasie nagrywaliśmy drugą płytę, o której wszyscy mówili, że jest genialna, że jest super, że ona otworzy nam drzwi do kariery ogólnopolskiej, do tego topu, że już nie będziemy tymi, którzy pukają do drzwi czołówki muzycznej, ale staniemy się czołówką muzyczną. I nagle słyszę z wielu stron, że jest Bóg, że mnie kocha, że ten brakujący element, którego poszukuję, to jest właśnie On. Że nie da mi tego muzyka, nie da mi tego rock'n'roll, nie da mi tego sława, nie da mi tego zabawa, tylko właśnie to, co jest brakującym elementem, to jest Jezus. Z wielkim trudem moja ręka poszybowała do góry i ta osoba, która prowadziła to spotkanie, mówi: o, widzę cię, podejdź tutaj do nas. Stałem na środku kościoła sam, ale wiedziałem, że Bóg coś czyni z moim wnętrzem. Wiem, że wydaje się to nieprawdopodobne, bardzo super ponadnaturalne, ale tak było. Kiedy tam stałem na środku, powierzałem swoje życie Chrystusowi, większość tych złych rzeczy, które opanowała moje życie, po prostu odeszła tak. To był bardzo ponadnaturalny czas i bardzo ponadnaturalne spotkanie z Bogiem. Kiedy poznajesz Chrystusa, kiedy poznajesz Jezusa w taki sposób osobisty, to zaczynasz rozumieć, że znalazłeś tą perłę, że znalazłeś ten brakujący pierwiastek, element, którego szukałeś całe życie. Byłeś w stanie zrobić wiele, żeby to znaleźć, to coś, czego ci brakowało. Ale zaskakującym było to, że to było tak blisko na wyciągnięcie ręki, że wystarczyło w prostej modlitwie, w prostych słowach powiedzieć: Panie Boże, Panie Jezu, po prostu potrzebuję Ciebie. Zamieszkaj w moim wnętrzu, zamieszkaj w moim sercu. Nazywam się Arek Krzywodajcz i jestem drugi.